Na życiu trzeba się znać. Ilka! Co? Ilka! Chodź tu! Chodź a gdzie jesteś? No tu na kratce ze schodami. No? Chodź, a co chciałeś? Słuchaj, chodź tutaj. No? I idź na górę. Ojej! Idź na górę. No? I kombinuj. No? Jest ciepło tam? No ciepło! Słuchaj, ciepło, a wiesz gdzie leży Australia? No się panie nie wiem, no co ty chcesz ode mnie tam leżeć, gdzie żeś się położył, no! Irenko, chodź tutaj. Ojej! No! Ja mówię o kontynencie, który leży pod nami. Matko! A ty? Myślisz, że coś Marciniakowi się stało? Nic się nie stało, ja mówię przecież... Siadaj sobie. No? Trzeba myśleć głębiej, dalej. Słuchaj, po drugiej stronie pod nami jest gorąca Australia. Teraz zapalimy sobie świeczkę i zrobimy takie doświadczenie. Jak trzymasz o tu rękę daleko, to ci jest jak? No? Zimno? Zimno. No. A teraz jak tutaj obliczę... Pan boli, że i z tego prostego doświadczenia wynika, że zbliżając się do Australii, no, czyli schodząc po schodach, no, w dół, powinno być coraz cieplej, prawda? Czyli w piwnicy powinna być temperatura bardzo wysoka, a tak nie jest. I co to może znaczyć, Irenko? To, że może dom odwrotnie zbudowali niż pan? Słuchaj, dalej wynika z tego, że my nie mieszkamy na kuli ziemskiej, tylko wewnątrz kuli i Australia leżąc po drugiej stronie jest gdzie? Jest po prostu za chmurami. Za chmurami. A teraz powiedz, Renko, czy chciałabyś do Australii? No. No to kurczę, dawaj materac. Weźmy się po prostu za ręce i... Hop!